Witam serdecznie na kanale Invitar od osoby spod znaku Koziorożca. Witajcie kochani i wisiekłania. To czytanko jest dla Was na czas od 24 do 30 kwietnia 2023 roku. Zobaczmy, co u Was będzie działo się w tym czasie. Nie wyciągam. No, myślę, że macie bramę otwartą na nowe możliwości, powiem tak. Taka karta mi tutaj wyskoczyła. I kontakty i kłótnie. O kurczę. No zobaczymy, co wyjdzie. No szaleją dla koziorożca te karty. O Jezu. I jeszcze tęsknota. O radę. Dobra, przekładam. Zobaczymy, czy coś się pokryje. Ok, patrzymy. Jaka sprawa pochłonie Cię w tym tygodniu? Co miłego się wy... Sorry, nie miałam pokazywać. Co miłego się wydarzy? Co Cię zasmuci? Co przechodzi jeszcze na ten tydzień, czyli stare sprawy, sytuacje? Praca bądź szkoła, uczucia i rada. Ok, patrzymy, co my tu mamy, jaka sprawa pochłonie Cię w tym tygodniu, koziorożcu, pustelnik. Nie wiem, czy ty będziesz sam musiał, sam sobie radzić z jakimiś sytuacjami. Poczujesz się osamotniony czy osamotniona. Może będziesz miał, czy będziesz miał do czynienia z terapeutą. No zobaczmy, dlaczego pustelnik, jaka sprawa cię pochłonie, mój drogi koziorożcu, w tym tygodniu. Co ci tutaj takiego pochłonie? Mak. Czwórka kielichów. I co? I rycerz buław. Na pierwszy rzut oka to koziorożec czuję się osamotniony rzeczywiście. Ktoś tutaj chce, albo ty chcesz zmienić tą energię, pójść w coś nowego, pójść w jakieś nowe projekty, nowe pomysły. Ten mag mówi o tym, że no, warto będzie działać już. Już to, co masz w głowie, by ujrzało światło dzienne. By być może uda ci się odejść od tej energii pustelnika. Może terapeuta pomoże ci pójść do przodu z jakimś tematem. Rycerz buław mówi o właśnie tych możliwościach. Może ktoś popchnie cię, a może po prostu twoja intuicja popchnie cię do działania, z odwagą zaczniesz coś realizować w tym tygodniu. Co cię ucieszy? Rycerz kielichów. Tutaj widzę propozycję miłosną od jakiegoś mężczyzny. Mówię tutaj, no nie, w sumie nie tylko do kobiet, ale do mężczyzn. Zobaczymy, czego dotyczy ci może ta propozycja. Możesz spotkać kogoś takiego, na kim będziesz mogła, czy mógł polegać. Pomoże ci w jakimś temacie. Zobaczymy, rycerz kielichów u koziorożca. Co cię ucieszy? Co cię ucieszy? Ta propozycja pomoże ci pójść z jakimś tematem do przodu. Odejść
być może nie widziałeś wyjścia z sytuacji. Tutaj przez to, że wręcz ja tu widzę samosabotaż, że te czarne myśli po prostu kiełkowały ci w tej głowie, nie widziałeś wyjścia z sytuacji, a tutaj przychodzi ktoś w tym tygodniu, kto zupełnie zmienia tą sytuację. Zobaczysz, że tą sytuację, o którą pytasz, w zupełnie innym świetle, z innej perspektywy. Nie wiem, być może to będzie ktoś, z kim będziesz chciał współpracować. Być może to ktoś nowy do związku. Być może z tą osobą będziesz chciał, czy będziesz chciała zamieszkać, realizować coś nowego. No, a jeszcze jedna. I as denarów, czyli właśnie to jest ten nowy początek, nowe możliwości, to co powiedziałam przed chwilą tak naprawdę. Tu są przeprowadzki, to jest nowa praca, nowy związek, nowe projekty. No patrzmy, co cię zasmuci. Co cię zasmuci? No cóż, jesteś przed wyborem. Jesteś przed wyborem. Bardziej tutaj widzę denary, czyli zbyt dużo pracy, zbyt wiele obowiązków. No, popatrzmy, czy rzeczywiście o to chodzi. Może masz dwie kobiety do wyboru, dwóch mężczyzn, dwie sytuacje do pogodzenia. No, co cię zasmuci? Co cię zasmuci? Jakaś tajemnica, odkrycie jakiejś tajemnicy. Odkryjesz coś. Być może przez sny, dzięki swojej intuicji, może się czegoś dowiesz o jakiejś kobiecie. Lub dowiesz się czegoś na swój temat. Bo tutaj nie wiem. To jest kobieta, która jest roześmiana, która po prostu przy niej inne osoby ożywają, lubią z nią rozmawiać. Możesz to być ty, może ktoś w twoim gronie. Być może chcesz spotkać się z kimś, gdzie zabawić się, pomyśleć trochę o sobie i być może nie będziesz mieć na to czasu czy możliwości. Dlaczego ten księżyc tak mnie intryguje? Co cię zasmuci? Dlaczego księżyc? Przez tajemnicę coś się po prostu tutaj jest energia, jakby cię zatrzyma. Ta tajemnica cię zatrzyma. Nie będziesz wiedzieć, co zrobić. Być może przez to ta dwójka denarów będziesz chciał, czy będziesz chciała się dobrze zastanowić nad problemem, jaki tutaj wyjdzie. No, jaka sprawa przechodzi na ten tydzień? Zmęczenie. Za dużo bierzesz na siebie, koziorożcu. Zbyt dużo obowiązków. Widzę tutaj niemoc. Czy to w domu, czy w pracy. A może za wiele tajemnic? No zobaczmy. Dziesiątka była. Dlaczego? Zmęczony domem, rodziną. Za dużo jakby obowiązki spadły na ciebie, koziorożcu. Czujesz się zubożony. Nie możesz pójść do przodu przez to, co tutaj cię hamuje. Czujesz, że nie zarabiasz dostatecznie dużo. Tutaj jakieś rachunki też cię powalają. Być może też z partnerem się kłócisz.
są jakieś nieporozumienia, bo czujesz się jakby, czy partnerką, tutaj musicie sobie odwracać tę energię, czujesz się wykorzystywany i nie widzisz jakby z wyjścia z sytuacji. No dobrze, co w pracy? W pracy i w szkole. No tutaj widzę swobodę. Tu ten czas jakby, no nie masz czasu na zarobkowanie, no to spędzasz jakoś w inny sposób ten czas. Zobaczmy, o co chodzi. No i znowu zmęczenie. Zbyt wiele bierzesz na siebie, ale odchodzisz od tej energii. Jaka ulga, co? Coś się kończy. Myślę, że postanowisz zrobić coś dla siebie, koziorożcu. Spotkać się z innymi. Będziesz chciał odetchnąć. Tutaj widzę w tej dziesiątce mieczy, że ten cykl już w twoim życiu się kończy. Zaczyna się coś nowego. Może w końcu coś pozytywnego. Zobaczymy. Współpraca z innymi, czyli zaczniesz coś budować z innymi. Być może więcej projektów, zaczniesz zarabiać, być może otworzysz firmę, być może zaczniesz jakby żyć na nowo, odchodzisz od tej energii zmęczenia, poczucia wykorzystywania i robisz coś zupełnie innego. Jeżeli chodzi o szkołę, to również widzę, że tutaj odetchniesz. Ktoś ci pomoże w nauce, ktoś być może z innymi przyjaciółmi będziesz się uczyć do jakiegoś egzaminu, przez co odniesiesz sukces. Dobrze, a co tutaj w miłości? Ósemka była, czyli rozmowy przez internet. Jeżeli jesteś w związku, może będziecie razem gdzieś wyjeżdżać. To są nowe miłości, jakieś zauroczenia. Szybko tutaj będzie się posuwała ta sytuacja bardzo do przodu. Ósemka buław u koziorożca z miłości. Ty raczej będziesz... Dlaczego ta dziewiątka mieczy? Dziewiątka kielichów. Dziewiątka mieczy. Dlaczego dziewiątka mieczy? Dlaczego dziewiątka mieczy? Tak widzę, jakby koziorożec chciał się ruszyć gdziekolwiek, ale coś go powstrzymuje. Ktoś go powstrzymuje. Może to jest mąż, może ktoś inny. A masz nowe pomysły na siebie. Być może chodzi tutaj o kochankę czy przyjaciółkę. Chociaż to może być kochanka męża równie dobrze. Może się dowiesz, koziorożcu, o zdradach przez internet i tak dalej. O czym może się nie chwalisz i męczysz się po nocach i myślisz, co zrobić z tym fantem. No dobra. Jaka jest rada? Król kielichów. Poproś kogoś o pomoc. Myślę, że ktoś bliski jest tutaj przy tobie. Przyjaciel czy przyjaciółka. Pomoże ci. Jest bezinteresowną osobą. Więc warto by poprosić tą osobę. To zobaczmy. Dlaczego król kielichów w radzie? Cesarz.
A czemu cesarz? No dobra. Tu widzę taką sytuację. Słuchajcie, rada jest taka, bynajmniej dla mnie współpraca króla kielichów z cesarzem. To są mężczyźni, którzy znają się od dawna i tutaj jest zwycięstwo, czyli jesteś osobą, która nie dość, że jeżeli czujesz się jakby wykorzystywany czy wykorzystywana, masz jakby dwie osoby do pomocy. Warto by je poprosić o pomoc, porozmawiać, jakąś współpracę, może rozłożyć te obowiązki na tych mężczyzn, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, w jakiej jesteś sytuacji, ale to będzie dobre rozwiązanie na to, co tutaj się dzieje u ciebie, koziorożcu. Współpraca wskazana między dwoma mężczyznami. Jeden to pewny siebie facet w tym cesarzu, czyli ktoś, kto nie lubi sprzeciwu, ktoś, kto ma rozwiązanie na wszystko. Jest dumnym facetem. Przystojnym, może to być ktoś starszy od ciebie i król kielichów, który może być twoim mężem, na którego możesz zawsze liczyć. I co? I on jest bezinteresowny. Być może ten cesarz pomoże rozwiązać twojemu mężowi jakieś też problemy z tobą związane. Również tak może być. Tutaj widzę zwycięstwo, tutaj widzę dogadanie się. Dobra, patrzmy, co mają aniołki do powiedzenia dla koziorożca. Na czas od 24 do 30 kwietnia. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia. Może sam koziorożcu masz pytanko do kart, więc zapraszam. Zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Wielkie, szczęśliwe zmiany poprzez współpracę, no proszę. Wielkie, szczęśliwe zmiany. W twoim życiu zajdą wielkie, szczęśliwe zmiany. Możesz wkroczyć na ścieżkę nowej kariery, rozpocząć nowy związek lub przenieść się do nowego mieszkania lub nawet miejscowości. Powitaj te ekscytujące wydarzenia ze świadomością, że anioły nieustannie cię wspierają. To, o co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające lub też wykraczać poza twoje możliwości. Zaufaj, że pojawiające się przed tobą możliwości mają na celu zagwarantowanie ci szczęścia. Gdybyś nie był na nie gotów, te ewentualności nie zamanifestowałyby się w twojej codzienności. Odrzuć strach i podążaj za swoim sercem. Piękna rada. Słuchajcie, te energie możecie sobie odwracać. Widząc mężczyznę, możesz widzieć kobietę. To tak dla przypomnienia, ponieważ to jest czytanie ogólne i w każdej tej sytuacji możesz się znaleźć. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. I do następnego razu. Pa!